a drugi dzień z rzędu to się mnie pewnie nie spodziewaliście. Największy branżowy Feniks powstający z popiołów, czyli No Man's Sky, już niedługo doczeka się premiery na Switchu oraz wydania wersji 4.0. Choć nie należy spodziewać się tutaj ogromnej nowej zawartości, gra ma otrzymać sporo usprawnień w zakresie balansu, poziomu trudności i samej struktury gry. Można spodziewać się przebudowanego samouczka oraz zmian w trybie survival, a do tego do gry trafi nowy, casualowy tryb oraz opcja tworzenia własnych, customowych ustawień. Pewnie znowu wrócę. Wczoraj rozpoczął się festiwal Steam Next, co oznacza możliwość przetestowania setek gier, które docelowo mają pojawić się na Steamie właśnie. Innymi słowy, demówki. To już kolejna edycja tej inicjatywy, która tym razem potrwa do 10 października. Warto rzucić okiem m.in. na polskie Manor Lords, ale myślę, że wiele osób znajdzie coś dla siebie. Dziś najgłośniejszą premierą jest pewnie Overwatch 2, ale ja zwracam waszą uwagę na 1428 Shadows over Silesia, czyli przygodową grę akcji z elementami RPG osadzoną na Śląsku w czasach wojen husyckich. Produkcja łączy elementy historyczne z fantastycznymi i oczywiście natychmiast przywodzi mi na myśl trylogię husycką Sapkowskiego. Czy jest równie dobra? No, możecie przekonać się już sami. Popularność Edgerunners czy Arkane zdecydowanie ma swoje następstwa, bo dowiedzieliśmy się o kolejnej produkcji, która tym razem powstaje w wyjątkowo polskim składzie. Blober Team oraz Platigi Mash podpisali umowę o współpracy i wspólnymi siłami powołają do życia serial oparty na dobrze przyjętym The Medium. Na ten moment nie ma oczywiście żadnych konkretów, poza informacją, że nadzór kreatywny nad serialem sprawował będzie Tomasz Bagiński, czyli twórca nominowanej do Oscara Katedry oraz producent wykonawczy przy Netflixowym Wiedźminie. Niedawno miała miejsce premiera ostatniej gry piłkarskiej od EA korzystającej z tytułu FIFA i okazało się, że anti-cheat zastosowany w grze sprawia problemy. Nie dość, że niektórym pecetowcom utrudnia uruchomienie gry, to na dodatek nie jest w pełni skuteczny, bo cheaty po prostu sobie funkcjonują. W rezultacie konsolowcy często decydują się na wyłączenie crossplaya, nie tylko by poprawić połączenie z serwerami, ale również by nie narażać się na oszustów. No, zrozumiałe. W listopadzie wystartuje 13 sezon w League of Legends i wygląda na to, że jednym z najważniejszych celów dla Riotu jest upewnienie się, że gra jest bardziej przystępna dla nowych graczy. Choć nie jest tak skomplikowana jak Dota, ani tak casualowa jak Heroes of the Storm, twórcy widzą pole do poprawy w uczeniu nowicjuszy. Riot skupia się głównie na dżungli oraz topie. Dżunglerzy dostaną pety mogące ewoluować oraz rekomendacje ścieżek, a za to top będzie zdobywał więcej złota i doświadczenia, by mieć większy wpływ na rozgrywkę. Do tego, poza sugestiami przedmiotów, gra ma również proponować zestawy run. Przyznam, że od dawna nie jestem na bieżąco z LoLem, ale jeśli gracie nadal, to co uważacie o takich zmianach? Dzięki za uwagę i jeśli w weekend będziecie na PGA, no to może się tam spotkamy. Do zobaczenia!